największa ekipa, motocykliści, najbardziej kolorowa, najbardziej zorganizowana ekipa w Mysłowicy, najmłodsze koło Ruchu Autonomii Śląska na to na największej frekwencji. Nie ukrywam, że dla nas duża pociecha. Panie Jurku, serdecznie zapraszam. Pan Jerzy Korzeli, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska. Jeszcze do Państwa kilka słów. Tu jestem, panie. Bardzo proszę. Witam Państwa. Pragnę podziękować wszystkim obecnym za to, że nas zaszczycili w tym upalnym dniu. Jak już zostało powiedziane wcześniej, będziemy się tu spotykać zapewne co roku, ale liczę na to, że już wkrótce, a przynajmniej w przewidywalnej przyszłości, będziemy obchodzili rocznicę przywrócenia autonomii, a nie jej ustanowienia w roku 1920, i mam nadzieję, że Państwo te oczekiwania podzielacie. Znacie Państwo już dalszy program naszego dzisiejszego spotkania. Około godziny 12 zostaną zaprezentowane dwa filmy o Śląskiej Tematyce. Ja nie będę Państwu dłużej zabierał czasu. Chciałbym teraz poprosić o głos naszego znakomitego gościa, niezawodnego Henryka Wańka, który zawsze jest gotów przyjąć zaproszenie Ruchu Autonomii Śląska. Henryku, bardzo Cię proszę. Bardzo Państwu dziękuję, że zechcieliście mnie wśród siebie tolerować. Chcę powiedzieć tylko, że no, tutaj jest Śląsk, szczególnie tutaj, na tym placu, w tym miejscu, ale na tym się Śląsk nie kończy. Śląsk jest bardzo pojemnym obszarem geograficznym. Kupa Śląska jest za Atlantykiem, w Stanach Zjednoczonych jest dużo Śląska w Australii, jest dużo Śląska w całej Europie, jest też trochę Śląska pod Warszawą w Dufinowie, gdzie mieszkam, ale żyję i sercem obecny jestem przede wszystkim na Górnym Śląsku. Razem z Wami. Dziękuję. Brawo.